Choć na bazie porozumienia przy okrągłym stole komuniści oddali tylko część swojej władzy, to był to dla Polski przełom ustrojowy. Na jego podstawie wybrany został wtedy Sejm Kontraktowy, w którym partia i jej ludzie mieli zagwarantowane 65% mandatów, a opozycja 35%. Szłam na wybory, głosowałam z mężem na Wałęsę w ten czas. Rozdzielili się na pół. Wałęsa dużo obiecywał, a zrobił to, co zrobił. Wtedy było bardzo fajnie, bo dużo ludzi się właśnie zgrupowało, tak, nie? I szli na te wybory tak chętnie po prostu, nie? Bo teraz niechętnie wszyscy chodzą na te wybory, nie? Z tych pierwszych wyborów to najbardziej wspominam to, jak wróciłam po wyborach, czy ja dobrze dokonałam wyboru. Przede wszystkim, no, doradałam się dziadkom, doradałam się rodzicom. Pierwsze częściowo wolne wybory były także początkiem marketingu politycznego. W Pile Henryk Stokłosa zorganizował wielki festyn na stadionie przy ulicy Żeromskiego, gdzie można było zjeść darmową kiełbasę i napić się piwa. Do wygrania były także atrakcyjne nagrody. Nie byłem za takim chaosem tam, że spędzić ludzi i co z tego tam było. Znajomy wygrał ciągnik, słyszałem. Tak było, no. Henryk Stokłosa dostał się do Senatu jako jedyny niezależny kandydat w kraju. Resztę mandatów zgarnęła Solidarność. W tym z terenu województwa pilskiego aktywny działacz opozycji Zdzisław Nowicki. Był to nokaut dla władzy, choć w Pile Solidarność nie miała silnych struktur. Trzeba pamiętać, że Piła w tamtym okresie była mocno zmilitaryzowana. Wojsko, szkoła policyjna i to wszystko, społeczeństwo. Rok 80 to była zupełnie inna bajka, inny czas niż ten 89. Gdzie sklepy świeciły pustkami, a kraj pogrążał się w coraz większym kryzysie gospodarczym. Pomagało także powszechne niezadowolenie z panującego systemu. Jednak miasto stało wojskiem i milicją. Opozycja miała ograniczony dostęp do mediów, bazowała na wiecach wyborczych. Przed drugą turą do Piły przyjechał nawet Jacek Kuroń i Bronisław Geremek, promując swoich kandydatów. PZPR z kolei chciała, aby na jej liście znalazł się także mundurowy związany z Piłą. Padło na Zenona Kułagę. Panie pułkowniku, pan jest tu jednym z najbardziej znanych wśród społeczeństwa żołnierzy, a jednego żołnierza musimy wystawić na listę. Lista już jest skonstruowana, już jest 7 kandydatów. Komitet już ją przygotował. No będzie pan pewnie na końcu tej listy, no ale trudno. Mam to rozumieć jako polecenie służbowe, panie generale? No tak, chciałbym, żeby tak pan przyjął. Rozkaz, powiedziałem. I tak ówczesny dowódca 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile wystartował do Sejmu z 8. pozycji z listy PZPR. I mimo, że partia stawiała wtedy na nauczyciela z Rogoźna Zdzisława Chińca i prokuratora Zbigniewa Pawlaka, to właśnie Zenon Kułaga otrzymał w pierwszej turze około 30 tysięcy głosów, w drugiej już około 70 tysięcy. Był to drugi wynik w kraju, jaki osiągnął kandydat z listy PZPR. Drugim z tej listy w Sejmie był nauczyciel z Wałcza Jerzy Susek, trzecim działacz ZSL. Dwa mandaty powędrowały do solidarnościowej opozycji, także dzięki lokalnym działaczom. Owszem, pewne doświadczenia były z internowania, ale o tych sprawach się nie myślało. To się robiło naturalnie, jest okazja, no, trzeba w tym jakoś uczestniczyć, trzeba to, co jest możliwe do zrobienia, to należy robić. Finał był taki, że z listy Solidarności do Sejmu weszli Leśniczy Lech Kozaczko i Kazimierz Błaszczyk. Frekwencja w województwie pilskim była najwyższa w kraju i wyniosła około 60%. Sejm Kontraktowy połączył dwie podzielone strony. Gdzie oczywiście były swary, były różnego rodzaju kłopoty z komunikacją, ale jednak ten Sejm sam wypracował, właśnie rozpracował całą gospodarkę od nowa. Stworzyliśmy cały system prawny dotyczący gospodarki, polityki, spraw społecznych, a więc był to niezwykle owocny Sejm. Po wyborach powołany został rząd Tadeusza Mazowieckiego i rozpoczął się okres przeobrażeń w kraju, a zdjęcia z tego okresu można obejrzeć na wystawie w Regionalnym Centrum Kultury.